Znowu torba na kierownicę będzie. Nie, nie będzie to torba na kierownicę. Dzisiaj będzie torba podsiodłowa. Kończymy chwilowo przygodę z produktami, akcesoriami do przewożenia rzeczy od Gianta. Dzisiaj ostatni z cyklu, czyli torba podsiodłowa. Tak. Torebka podsiodłowa, czyli znowuż rozwinięcie konstrukcji, którą znamy z poprzednich sezonów. Pasująca stylistyką do poprzednich toreb, które Wam pokazywaliśmy. Najistotniejsza zmiana to właśnie podzielenie tej torby na dwa osobne elementy, czyli sam worek i jakby stelaż do przewożenia tego worka, czyli to, co już znaliśmy z torby z poprzedniego odcinka. Idea tu jest prosta, chodzi o to, żeby móc w razie czego bardzo szybko wyciągać worek. Tak jest. I motyw z tym zaworkiem kompresyjnym też jak najbardziej w tej torbie występuje. Całość jest dosyć właśnie ciekawa, zrobiona w formie takiej japy. U góry mamy sznurek do przytroczenia dodatkowego bagażu, jakieś karimaty, kurtki przeciwdeszczowej, bluzy, czegokolwiek, na co byśmy nie chcieli tracić miejsca w środku, i to się przydaje. Ja w zeszłym roku korzystałem z tego, jeżdżąc na plażę nad morze, miałem tu klapki wczepione i to było genialne po prostu, bo nie brudziłem rzeczy w środku, tylko to były kubotki, a w środku było wszystko, co miało pozostać bez piachu. Tak. Więc temat naprawdę fajny. No i co? No sakwa dosyć prosta, nie ma tutaj cudów. Myślę, że pokażemy Wam też, jak to będzie wyglądało na rowerze i omówimy jakieś tam detale związane z montażem tego. Tak, lecimy. No to lecimy z tematem, panie kolego. Faktycznie, jeżeli jest to wszystko zwinięte, to wygląda bardzo mocno minimalistycznie. Bardzo, bardzo, bardzo. To na pewno, mogę od razu już powiedzieć, że to jest torba z bardzo, powiedziałbym, minimalistycznym systemem montażowym. Jestem ciekawy, jak bardzo ona się będzie bujać, bo... Już mi się podoba to, czego nie ma w poprzednim modelu, bo poprzedni model zdarzyło mi się, że potrafił przy małej ilości wypełniacza w środku był na tyle miękki, że na przykład złamał mi się w ten sposób, wkręcił się w koło. A ten nowszy model jest dużo sztywniejszy. Już widzę, że pomimo tam jest tylko jedna kurtka w środku w formie takiego sztucznego wypełnienia, to już jest to dużo sztywniejsze. Muszę przyznać, że chciałbym, żeby widzowie docenili naszą determinację, że mocujemy to w rowerze z bagażnikiem, bo... Cóż... Chcieliśmy pokazać Wam finalnie cały rower Treka z akcesoriami Gianta, więc nie poddajemy się i walczymy, chociaż nie jest łatwo. No co, rower jest wyprawowy, tak? Halo. Czyli są dwa paski na sztyce, jeden pasek na pręty. Tak, i tutaj dodatkowo... Jeszcze jest klamerka. To, co jest w zeszłorocznym modelu tak samo. Cyk. I cyk. Dobrze. Dobrze, Panie Janie, tak to siedzi, tak to fituje, tak to fituje, mówi młodzież. Jak to mówi młodzież teraz. No cóż, faktycznie jest sztywne to mocowanie. Tego typu rozwiązania w tym roku zrobiły się strasznie modne, bo widziałem, że coś takiego ma w ofercie Apidura, coś chyba kradniemy. A poza tym na przykład ma coś takiego Restrap w ofercie, tylko one są odczuwalnie droższe niż ten system, więc tutaj Giant wygrywa tego typu bajerem. No i cóż, po prostu sobie rozpinacie, jak chcecie to wyjąć. Nie wyciągacie, znaczy możecie te boczne rozpiąć, żeby było łatwiej, ale... Bach. Jest jeszcze, trzeba pamiętać o tym, że jest rzep, który to trzyma nam wszystko razem. Co naprawdę jest... spoko. Dla takich niedzielniaków jak ja, bo mówię, sam tego używam gdzieś tam wakacyjnie, to jest mega opcja po prostu. A spróbujmy zrobić taki szybki może eksperyment jeszcze, żebyśmy... Naprawdę dopakujmy tam dużo do tego. Wstawmy tam dwie kurtki do środka i zobaczmy, jak dużo tu zmieścimy. Jak bardzo to może wystawać z tego mocowania, to mnie ciekawi. Jak powiedzieli, tak zrobili. Napchaliśmy do środka naprawdę sporo, jak widać na załączonym obrazku. Rożek jest konkretny. Chcieliście mieć siodełko z podpórką w rowerze? To proszę bardzo, to jest sposób. To jest człowieku sakwa i błotnik w jednym. Siodełko z oparciem. Gdzie jest ten drugi pas? Beznadziejny, nie kupuję. Trzeba szukać jakichś pasków. Dużo pasków. O cholera. Tutaj już idziesz, panie kolego, na maksa. Człowieku, zaraz jeszcze upuścimy powietrza. No, musimy to zrobić od razu, tak swoją drogą. No takie rzeczy się w półtusku robią. Ale nie upuściliśmy powietrza, bo chcieliśmy Wam pokazać, że na pewno mieści tam dużo, a zmieściliśmy tam trzy kurtki w sumie, więc w tym jedną puchową, taką dość sporą. I czapkę, dokładnie. Ale to jeszcze nie wszystko! To jeszcze nie wszystko. Zaraz zakupy mango. O, proszę, to też nam się teraz też odsłonił pewien ciekawy feature, bo jak widzicie, możecie sobie do tyłu przyczepić na przykład lampki albo cokolwiek innego. Tak, więc polecam wozić dużo, bo wtedy można... Możecie wozić dużo. Torba jest duża, płacicie za nią mało, więc możecie w niej wozić dużo. No. Więc jak widzicie... Trzeba popracować nad estetyką. Trochę, ale na uparcie się pokazać, że dużo zmieści. Więc się zmieści. No i z tym bujaniem jest ogólnie rzecz biorąc... Nie no, jak podociągasz te paski, to naprawdę no... No nie będzie to system ze stelażem, tak jak mają... Trzeba to zrobić, no wiadomo. Niektórzy proproducenci, ale... Panie, jak to panujesz? Pan Michał jeździ i jest zadowolony. Ej, ale popatrz, buja się tylko sama sakwa, to stoi w miejscu, więc no. Jakby ją tutaj jeszcze... Wiesz co zrobić? Dociągnąć. Dociągnąć. Jeździsz, mówisz, że nie jest źle. Wierzę ci na słowo. Polecam. Polecam, pan Michał. Wiecie już wszystkie praktyczne i niepraktyczne informacje o ostatniej z cyklu Storeb Gianta na 2021 rok. I działa z bagażnikiem. Proszę, to już jest efekt finalny. Trek 520, założone 3 torby Gianta, jak żeby inaczej, lubimy tutaj drażnić, prawda? Producenci rowerów ich nienawidzą. Dokładnie, znajdź jeden prosty sposób na to, jak połączyć, zżenić Treka z Giantem, proszę. Tak to właśnie wygląda. Dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach albo dzwońcie do tego gościa. On wam wszystko powie, wytłumaczę, bo przyjdźcie do Krakowa, czy z Michałem spotkacie i wszystko będziecie wiedzieć. Dzięki, hej. Na razie.